Na program zaprasza Cepter, producent naczyń i urządzeń kuchennych do zdrowego gotowania. Sponsorem programu jest producent profesjonalnych przypraw mieszanek ziołowych i panierki do kurczaka, firma Bella Bis z Koziegłów. Rączka gotuje, rączka gotuje, lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No witajcie kochani ludkowie. Nowy rok to nowe postanowienia. Józef postanowił, że będzie zdrowo, smacznie, kolorowo, tak jak zresztą lubicie, a byda dzisiaj ważył w asyście samego doradcy firmy Cepter, pana Piotra Belicy. Witam pięknie. Witam serdecznie. Podoradza mi pan troszkę, nie? Ależ pewno, jak najbardziej. No, coś dobrego bymy uważali. Czy pan lubi zupy z akcentem rybnym? Znaczy, ryby uwielbiam, natomiast z zupami u mnie bywało różnie. Bywa różnie. To ja dzisiaj postaram się, żeby było nie za długo, żeby było dobrze i smacznie. Co pan na to? Przede wszystkim zdrowo. I zdrowo. Zrobimy, słuchajcie, zupa Krym z białych warzyw i mamy tu tak. Pasternak, por, ale białą część, bo ta pójdzie do wywaru. Mamy seler i korzeń pietruszki. Mamy też coś, co będzie bazą, czyli łosoś, głowa i ogon. No, będzie jeszcze też krewetka, ale to na sam koniec. Trochę cytryny, czosnek, liść, ziele, białe wino i będzie pyszna zupa. To co? Pytamy się roboty? Brzmi naprawdę nieźle. Brzmi bardzo dobrze. Słuchajcie, pierwsze co, to do wywaru trzeba byłoby spolić cebula, nie? Tak jest. Mam tu cebula. Cebula ciachomy bez poł, do ogórka, polemy, żeby ona dostała takiego fajnego posmaku. Możemy też delikatnie przypolić por, ale zieloną część. Słuchajcie, mamy cebulę spoloną, por spolony. Zalewamy to wszystko wodą. Pan Piotr mi dał gwarancję, a bez to już mogę spać spokojnie. I teraz listek i ziele, jakby mi pan podał. Ziele angielskie mamy. Tak jest. Tak, z 6 kulek. Listek. No i kochani, ciepujemy nasza rybka. Pamiętajcie, żeby usunąć łuski, głowa i łogon. No i co to? Pomalutku se pyko. Damy też tam pod koniec troszkę cytrynki, a my może już zaczniemy kroić te warzywa, nie? W kostka. Bo co? Będziemy ich wciepywać do garnka, czy ta warzywka jakoś osobno? Przygotujemy to w urządzeniu. Jest to blender z funkcją takiego automatycznego gotowania. I to nam daje gwarancję przede wszystkim, że warzywa ugotujemy w temperaturze maksymalnie do 100 stopni. Czyli tej temperatury... czyli nie stracą swojej wartości. Jakby mi pan na sól podał. Super, dziękuję. Czyli co, ja kroję warzywka, z kosteczka, tak? Ja. Czyli zrobimy sobie wywar. Warzywka krejemy w kosteczka i będziemy ich potem w tym bulionie rybnym ważyć. Por, białą część. Pamiętajcie, że ta kozupa z białych warzyw, czyli z pasternaku, pietruszki, korzenia i selera, działo bardzo dobrze oczyszczająco. O, widzę, że pan już to moja. Tak jest. To w 3 sekundy się zagotowało, powiem szczerze. Tak to powinno być, ekonomia. Ekonomia. Czas, ekonomia. Pyk, wskazane. Pyk i voilà. Czyli to... Po to stworzono to narzędzie. Same ważą. No, prawie. Pamiętajcie, że to się długo nie musi ważyć, bo rybka się zetnie, puści to, co ma puścić, a smak będzie na pewno. Cytrynka, żeby ożywiła nasza rybka. Trochę pościskamy. Dosłownie 2 minutki i będziemy cedzić. Właściwie już warzywa mogę tam wciepywać, nie? Pewno. Niech se pan to tam wciepnie. Czyli absolutnie nie muszą być podgotowane, mogą być twarde. Jest pokrojone urządzenie, dałoby sobie radę z grubszą strukturą, bez żadnego problemu. No wie pan, no, po co kucharz wtedy, jak nie musi No tak, kroić? Jak wszystko się robi samemu. A ja pomalutku cedza. Oczywiście rybka zostawimy, bo ją będziemy potem obierać. To jest cały smak. No, cytryna nam uciekła. Tego to wywaru. Chcę zaczek na to, żeby nam nie skapało. A to idzie mrać.
pan to nastawi, naszteluje, a my idziemy na kawę. Znaczy formalnie to jest tak. Załączamy urządzenie poprzez procesor, ustawiamy opcję zupy, krem, klikamy start. I już. Także 30 minut. Będzie można się przyglądać w międzyczasie. Parametry będą się tutaj zmieniały, temperatura będzie rosła, czas będzie malał. Jeszcze w trakcie musimy dodać troszkę wina. A to wpadliśmy na pomysł, żeby skonstruować tutaj taki kapelutek. Z jednej strony jest to miarka do 70 ml, a z drugiej strony, nie rozłączając urządzenia w trakcie gotowania, zawsze możemy dodać to, co zapomnieliśmy. To ja panu potem dam znać, jak tam trzeba będzie troszkę białego wina dolać, żeby troszkę złamało smak ryby i warzyw. Tu mam krewetki, one będą idealnym dodatkiem do naszej zupy. Delikatnie na masełku ich potraktujemy, ja ich jeszcze teraz zamarynuję. Sok. Ja wiem, że krewetki robi się na masełku, natomiast w tych naczyniach formalnie tego masła nie musielibyśmy dodawać. Nie trzeba byłoby? No, naczynia są przygotowane ze stali chromoniklowo-molibdenowej. Możliwość smażenia czy gotowania w niskiej temperaturze to przede wszystkim atut tych naczyń, także moglibyśmy spokojnie smażyć właśnie bez użycia masełka, ale myślę, że masełko wskazane. No nie, do krewetki, czosnek i masło to taka podstawa. Nie łamy tutaj tradycji, tak? Troszkę czosnku. Wiadomo, że krewetki to też czosnek. Muszę to drobniej przesiekać. A jaka warzywka? O, już mamy 100 stopni. Temperatura 100 stopni mamy, 25 minut, czyli 5 minut gotowało się. Jesteśmy na dobrej drodze do dobrej zupy. Tak, nam się krewetki, słuchajcie, marynują w czosnku. Wchodzi opcja blendowania. A tu się z boku dzieją cuda same. Słuchajcie, a ja przełożę te nasze elementy łososia. Dołożymy to. Och, niech to bardziej wychłodnie. I my będziemy za chwileczkę to obierać, bo mięsko pójdzie do zupy. Woli pan głowa czy ogon? Ogon. Ogon, proszę. Proszę bardzo, musimy obrać to, co w rybce najlepsze, czyli mięsko. I te kąski oczywiście też wylądują w naszej pożywnej, zdrowej zupie. I jeszcze ważna sprawa, że trzeba będzie te delikatnie przesiekać, żeby ewentualnie wykluczyć, żeby tam jakieś ości nie było, nie? Panie Piotrze, trzeba byłoby już tego wina dolać, nie? No myślę, że tak, zostały 3 minuty, także żebyśmy nie rozłączyli, dolewamy. Alkoholizujemy. O! Nasza zupa. Powinna jeszcze bardziej smakować. O, będzie. O, na białym winie na pewno. Końcowy etap gotowania. Urządzenie ma opcję dla zapominalskich. Przez 20 minut będzie nam pilnowało temperatury i mamy gwarancję, że po tych 50 minutach gotowania i podgrzewania przez godzinę spokojnie w tym szkle borowo-krzemowym ta temperatura będzie utrzymywana do zjedzenia. To jeszcze czekam, panie Piotrze, aż będzie taka funkcja, nagraj powitanie. Remigiuszu, zupa gotowa! Dobra myśl, podrzucimy to w firmie, może dacie radę. Niekoniecznie, nie wiem, czy Remigiuszu, ale no nie, opcja to powitania to może każdy być. Nagrał. Halina, gotowo zupa, siadaj do stołu, nie? Niech pan pokorzy, jaka ta zupa jest. Czy ona jest super gęsta? Mamy kielich. Szefie, mega gęsta z tego, co widać. Ale myślę, że my troszeczkę ją rozcieńczymy. Jakby ktoś jeszcze przyszedł. Resztę wywaru. To mamy tu jeszcze wywar. Wleję sobie ten wywar do garnka wielkiego. I te warzywka. Mogę do tego? Aż jak najbardziej. Och. Łyżka potrzebna, silikonowa, czy wszystko myślę, ładnie że spłynęło, tak? Fajnie spłynęło. Panie Piotrze, to teraz może podzielimy się robotą, że mi ta zupa teraz pomalutku się grzeje, a pan jakby mi przesiekał tego łososia, nom, a nie mi, a ja w międzyczasie zrobię te krewetki. Dobrze. Dobra. A może w międzyczasie jeszcze wlejemy odrobinę wody i włączymy system sprzątający w urządzeniu, niech się umyje. A bardzo proszę. Tak, żeby nie marnować czasu. I jeszcze samo sprzątanie, tego jeszcze nie grali, słuchajcie. A ja robię te krewety. Masełko. Nie będziemy żałować. A jak troszkę masła nam zostanie, to tak polejemy po wierchu. Będzie super smacznie, obiecuję. Czyli ja mam posiekać, tak? Może być tak grubiej, żeby my czuli, co jest w zupie. Może dam troszkę przyprawy do ryb.
Tak. Troszkę pieprzu cytrynowego. I na pewno soli, jakby mi pan podał, bo chyba nie sięgna. Oczywiście krewetka też jeszcze z masłem do ciekawy smak. Łosoś puści, także będzie to wszystko smakowało. Ciepiemy nasze bohaterki. Czym krótszy, tym lepszy. Byle się krewetki zetną. Czosnek, już czuć aroma czosnku. Krewetki naprawdę dobrze wonią i pod wpływem ciepła krewetka zmienia też kolor na taki łososiowy. Dociepnę tam czosnku. Melduję szefie, że łosoś był idealnie ubrany. Jedną bardzo znalazłem. Jedna? Tak jest. Bardzo się cieszę i cieszę się już na to, co będziemy jeść. No i krewetki wyciągamy. Piękne. Za chwileczkę ich obieramy, bo przestań nie będziemy się mordować w zupie. Piękny kolor. Cudownie woniają. Tak. Śliczne. To co, nalewamy? Pewnie tak. Tak, to jakby pan jedna krewetka przygotował, ją łososia dową na środek. O, zrobimy taki postument z tego łososia. Zaleja to wszystko. Wiadomo, że ona by lepiej wyglądała z całym tym pancerzem, ale ciężko jest pancerz zjeść, chociaż był już kiedyś świadkiem, jak facet z jod. No był lekko porabowany. Z jod, cały pancerz. Wlewamy kwaśną śmietanka i na ta śmietana pan ta krewetka. O, właśnie. Tak będzie idealnie? Troszkę tymianku. To może do tymianku zaproponuję specjalny nóż. Też macie do ziół noże? Specjalny, w Santoku, także jako myślę, że tutaj Santoku? Będzie... Tak, Santoku tak się nazywa. Myślę, że będzie tutaj optymalny. Fajnie odskakują, bo te dziurki jakby powodują, że to się nie klei, nie? Tak, dokładnie. Znaczy nóż jest przygotowany nie tylko pod tego typu rzeczy, także pod wędliny, sery, specjalna przegródka, która powoduje łatwiej, że to wszystko się oddziela. Jakoś. Natka pietruszki i kochani, życzymy wam smacznego. Idealnie. Samo zdrowi. Zróbcie sobie taką zupę. A jak nie będziecie mieć takich cudownych urządzeń, to też ją na pewno zrobicie, też będzie smaczna. Panie Piotrze, to co, przełamujemy lody? No, koniecznie. Muszę spróbować. Proszę bardzo, skoro pan nie lubi zup rybnych, to może pan polubi. Chociaż to tak rybno, bo tam krem z warzyw. Tak śmietanki se tam jeszcze. I co? Ma pan mina tak jakoś widzę, że nie bardzo chyba. Chwileczkę. Niech to wszystko. Bo pan, jest tak. Pan po prostu te smaki przeżywał. Znaczy powiem szczerze, jak nie jadłem zupy rybnej, to chyba zacznę. Ale tylko w takim wydaniu. No, muszę oglądać, Rączka gotuje i wtedy się nauczę. Przede wszystkim samo zdrowie, bo warzywa nie straciły witamin i o to w tym wszystkim chodzi, a chcemy być zdrowi i mieć krzepa. Tak jest. Rączka gotuje, rączka gotuje. Przyprawi, że ze smakiem zjesz. Słowo się rzekło, że będzie dzisiaj zdrowo, to też tak będzie, a byda robił pyszną sałatkę z panią Heleną Wojnar. Witam pięknie. Witam. Czy pani kiedyś jadła sałatkę, ale z warzywami na ciepło? Nie, od takiego kucharza jeszcze nie jadła. Nie? Absolutnie. A godaj mi, Hela. No toż to, ja jest remień. No, będzie no to co, Hela, to by się roboty. Oczywiście, no. Jademy z tym koksem. Mamy tu tak, cycki z kurczaka. Czy one są jakoś próżniowo zawrzyte? No oczywiście, próżniowo, żeby nie było żadnych ja tego bakterii, nie miał otworzyć, niczego. To proszę to otworzyć. To i no tak, ta strona, otwieramy i mamy... Zrobimy taką marynatkę do tego kurczaka, tak oliwy z oliwek, łyżka, tyci. I teraz będziemy to doprawiać. Słuchaj te przyprawy, przyrychtuję sobie paprykę, sól, kurkuma i curry. Żeby ten kurczak jakoś smakował, nie? No ja, sól nie musimy dodawać. Nie? No jasne, że nie. Nie? Nie, ale nie będzie płynne? Odrobinka jak chcesz możemy dodać. Tyci. Tyci. Naprawdę mało. No, mam nadzieję. Teraski papryka. Ale nie będzie płonny ten kurczak? Nie, bo on będzie swoja sól naturalna wydobywała się podczas pieczenia. Dobra. I troszkę curry. Tak. I teraz to idzie tak, no, fajnie poszmarować. I poszmarujemy. Ja.
A kto szmaruje, ten jedzie, nie? No i gotowe, wyferlali. No i Jonce teraz musi trochę poleżeć, dobra. A my w międzyczasie możemy pokroić warzywka. Do naszej sałatki będziemy tak potrzebować cebula, czerwono, to może ją pociachą. Jakbyś pokryła papryka, w takie grubsze cząstki, a ja w takie półksiężyce ta cebula. Wszystkie warzywka będą grillowane razem z tym kurczakiem. I sam do tej miski ci to... Ja. Dobra. Zrobimy taki podpłomyki też do tego, ale to za chwileczkę. Cebula do sałatek nadawa się idealnie. Pomidorki zostawimy w całości i jeszcze pokryja cukinia. Cukinia jest nie za wielko. Ale zawoniało, nie? Zawoniało, kurde, zawoniało. Tak świeżością. No to bymy mieli. To i teraz bymy mieli. Zrobilibyśmy jeszcze, niż zaczniemy to grillować, ważną rzecz, zapomniałych. Kurczak lubi cytrynę. Cytryna. Ona, sok z cytryny spowoduje, że on nabiera takiego innego smaku, a przy okazji troszeczkę ożywi nasze mięso. Żeby sałatka dobrze smakowała, musi być winegret, bez tuż tego zrobimy. Czym, Karlusie, będziemy go robić? No w tym, ja myślałem w tym wysoki. Karlusie, ja Karlusem to był 20 lat temu, a teraz stary no, kuń. Karlus jeszcze. Nie, w tym, wysokim. Wszystko tam powlewamy. Oczywiście. I podstawą dobrego winegretu jest zasada, jak jest zymft, czyli tyle wiele zymftu, tyle miodu. Mhm. Mam tu miód, czyli dwie łyżki miodu, dwie łyżki zymftu. Proporcja rzecz święto w winegrecie, bo je przeważnie na oko robię, nie? Mhm. Ungefähr, ale setka... Wiesz, że na oko to hopski starka tam. Użyli. Setka oliwy z oliwek, 30 ml octu winnego, 6 ząbków czosnku, a może 4, bo są dość wielki. Zdrowy czosnek, niech jedzie. Tak jest. No muszę dać trochę soli, ale nie za dużo. Widzę, że tu... Oko zagląda, hopie. Tak. Teraz kidomy. Normalnie idzie użyć ziół prowansalskich, a jodą oregano. Jedni go dają, że to tako lebioda, nie? Ale nie wiem, czy wiesz, że oregano bardzo dobrze działo na to, żeby my nie mieli pasożytów. O, no to dobrze, bo większość ludzi nie wie o tym, że moje. Bazylia suszono. Tak. I teraz to będziemy musieli wszystko zmiksować. To co, jadymy? Jadymy ja użyję tego miksera, no on ma odlot samolotu. Ja? Muszę to wszystko. 17 tysięcy obrotów, uważaj, bo... No już gotowe w sumie. To ja teraz troszkę doleję wody. No, wody. Żeby się nam to fajnie zemulgowało. O, no. To co, ja jeszcze... Całko, doniczka bazylię i trochę natki pietruszki. I teraz to do kupy będzie jeszcze lepsze. No ja, no to teraz to już gotowe. Gotowe. Mamy winegret, teraz tego przykryjemy, bo po co, żeby no tam nic nie wpadło, to też idzie jakoś próżniowo, nie? Nie, to jest tak, żeby zabezpieczyć, żeby w każdej chwili my się mogli to otworzyć, poloć, kiedyś tak schować do lodówki. Ale macie taki kokotek oczywiście, fajny. Oczywiście, kokotek, no jeszcze tu mam młynek, mogę mak mielić, będę co robić. Tartobułka jakbyś potrzebował teraz. Potrzebna? No nie, dziś bułki tartej nie potrzebujemy, ale będziemy grillować naszego kurczaka. Kurczak jest zamarynowany, przypiętą w cytrynie, kurkumie, kary, papryce. Dumy go na ten ruszt. Widzisz, jaki sam fajny jest ten rusz. Ja. On jest taki wysoki, on nie jest taki płaski. Bo jak jest wysoki, to ma dobry przepływ powietrza i będzie nam fajnie grillował i każde mięso, te, które nawet suche, będzie bardzo soczyste. Przykładowo polędwica. No. Też bardzo jest sucho. No i krótko, nie? No, krótko, właśnie, króciutko. O, słychać już te skwerczynie, no. Prawda? Tak jest. No, jademy. I co, czekamy teraz, ale nie przykrywamy na razie. A właśnie, że przykryjemy, żeby pokazać, że nie musimy, że możesz się grillować w ten sposób w domu przy kominku z twoją babą. Możesz się sam grillować, co chcesz. I nie spoli się. Mięsa różne, kaczka, co chcesz. Kochani, jakbyście mieli szmak na wurszt, w środku zimy kupujecie kilo śląski, ciepujecie do tego gorka i mocie. Gwarantuję wam, impreza będzie jak dobra.
Jero. Helu, jak tam nasz kurczak? No sprawdzimy, co się z nim dzieje. No, boję się otworzyć, a ty? Ty się boisz tam. O, nie dymi się, a kopci. Nie, nie kopci się, tylko paruje. Bo jak się kopci, dymi, to jest niedobrze. Trzeba to zwyrknąć, nie? A rozprawdzimy nasze kurczaczki fajne. O, przepiękne. To co, teraz będziemy dodawać warzywka? A dawamy to wszystko na roz. Pod koniec. 3 minuty pod koniec te fajne pomidorki, co tam możesz. Rzucimy. Nie solimy. Nie. Absolutnie. A ja w tym czasie, słuchajcie, jak się robi nasza sałatka. Mam tu tak ungefähr pół kila mąki pszennej. Nie cza, ale jak docie, będzie lepsze. Na koniec łyżeczki natronu, czyli sody oczyszczonej. I wody letniej. Tak, by da widzieć wiele weźnie. Bo zrobimy sobie podpłomyki. I sprawdzimy, czy na patelni też idzie zrobić podpłomek. Ciasto musi być taki trochę tęgsze niż na pierogi. Ja już mam ciasto fertig. A my sam też chyba będziemy kończyć za chwilę. Obejrzymy. Mmm, jak wonio. Podoba się kolor. Idealny. Tak jak powinien być. Sam też mamy to nasze mięsko. Obejrzy. Perfekto. Podoba ci się. Ja. No to fajnie. To teraz sam te pomidory. Wysypiemy, no i tak na 3 minutki. A jo, pokorze, po czym poznać, że jest dobre ciasto na podpłomek? Jak bodniecie, ono się musi dźwigać, o. Tak, a jeszcze go przerzna bez pół. I pokorze, czy są dziurki w środku. No, nie? Widać te warstwy. Jak są dziurki, to znaczy, że jest ok. Teraz no, zrobimy te takie placuszki. Tak, że wpadło normalnie, rozciągą to ręcznie. Takie chaotyczne. Chaotyczne. Jasne. Jak już mamy szałot perfekcyjny, to podpłomyki mogą być chaotyczne. Bo muszą być, bo są, nie muszą być równe, muszą być takie zrobione po swojsku. Grawitacja, słuchajcie, działo. To się same naciągło, podziwajcie się. No i co? Już tu nagrzotę. Już podpłomyki gotowe, ciepujemy. I co? Przykrywamy tą pokrywką. Żeby mu było ciepło. No, żeby mu było ciepło. Jerzech ciekawy. No i chwila czekamy. Ja? Czekamy, czy będą takie blazy fajne. Czekamy. One są najlepsze. Jak tam kurczaczek? No myślę, że już okej, okay, nie? Już będziemy... O, no perfekto, warzywka są taki... Tak. Genau. Tak. Ja myślę, że ten podpłomek też już jest. O, o, jaki fajny. Piękny, nie? I ciepiemy następnego. Przykrywamy, żeby było ciepło. Helu, to co, dzielimy się coś robotą. Poszarpiesz ten szałot? Jasne, Karlusie, poszarpia. Karlusie, te Karlusie mi się podobał. A ja tego kurczaka procnie zrobionego teraz pokryję. Tak, byle jak mam go poszarpać. Ja, byle jak. Tak strzaga go pokryję. Bo nożem nie kroimy, nie? Sałaty. Nie. Takie plasterki. Tak. I co, mamy ten szałot, ja? Jasne. To polewamy to teraz tak, tych warzywek troszkę domy. Polejemy to tym winegretem. Tak. O. Dobra. Teraz to wszystko polewamy. Ile mam tego nalać? No tak po wierchu, żeby to... Powiedz mi kiedy. O, pięknie. Jeszcze? Syknie. Na to ten nasz kurczak. I jeszcze teraz podpłomyk. Proszę bardzo. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Helu, jako że cię z moim gościem, to próbuj, kosztuj. A wy jak chcecie mieć takie dobroci, to wleźcie sobie na nasza strona www.raczkagotuje.tvp.pl i posyłajcie fotki na naszego Facebooka, jako wam to wszystko wyszło. Proszę, jedz! Dziękuję. Bez krępacji. Podpłomyczek, kurczaczek, warzywko. Próbujemy. A ja się potem zjem, jak już zgaśnie kamera. Trzymajcie się pysk. Z winegrecikiem, nie? No właśnie, z tym sosikiem. Dobry winegret, nie? To jest to. Pycha. Przekonałeś mnie do sosu. Ja? Chociaż z miodem. Mhm. Ale jak jest kwas, musi być słodycz. No. Staro zasada. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje,
Sponsorem programu jest producent profesjonalnych przypraw mieszanek ziołowych i panierki do kurczaka, firma Bella Bis z Koziegów. Na program zaprosił Cepter, producent naczyń i urządzeń kuchennych do zdrowego gotowania.